W zadaniu pierwszym zauważcie, że mamy układ równań, który jest złożony z trzech równań. Mamy tutaj również trzy niewiadome. Mamy x, y oraz z i tego typu układy rozwiązujemy metodą podstawiania. Czyli wyznaczymy sobie na przykład z tego pierwszego równania x, czyli możemy stąd zapisać, że x to będzie 10, odjąć y i odjąć z, tak? Bo y i z przeniesiemy na drugą stronę, dlatego tutaj zmieniliśmy znaki. No i teraz do tych dwóch równań, których jeszcze nie wykorzystaliśmy, czyli do tych dwóch, w miejsce x podstawiamy 10, odjąć y, odjąć z i otrzymujemy taki układ równań, który będzie złożony już tylko z dwóch równań, które będą posiadały dwie niewiadome. No to zobaczcie, mamy tutaj x, czyli zapiszmy sobie 10, odjąć y, odjąć z i całą resztę przepiszemy. Czyli dodać y, odjąć z równa się 20. To samo zrobimy w tym drugim równaniu, czyli w miejsce x podstawimy 10, odjąć y, odjąć z i resztę przepiszemy, czyli odjąć y, odjąć z równa się 30. No i teraz zredukujmy tutaj wyrazy podobne. Mamy minus y plus y to będzie 0, minus z odjąć z to minus 2z, 20 odjąć 10 to będzie 10. To samo tutaj mamy minus y odjąć y, czyli minus 2y, minus z odjąć z to minus 2z, 30 odjąć 10 to będzie 20. Tutaj możemy już z sobie wyznaczyć, wystarczy obie strony podzielić przez minus 2, czyli z, zauważcie, to będzie minus 5. No i gdy mamy z, to w miejsce z do tego równania podstawimy minus 5 i dzięki temu wyznaczymy y, czyli mamy minus 2y, odjąć 2z, czyli minus 2 razy minus 5, to już zapiszmy, że to będzie plus 10, równa się 20. No i rozwiązujemy sobie to równanie, czyli z jest równe minus 5, a minus 2y to 20 odjąć 10, czyli 10. No i dzielimy obie strony przez minus 2. Zatem z to będzie minus 5, natomiast y no, także będzie równe akurat minus 5. No ale my chcemy wyznaczyć jeszcze x. No to wracamy na górę, tutaj gdzie zaczynaliśmy rozwiązywać, x to będzie 10 odjąć y odjąć z, czyli sobie może tu z boku zapiszmy 10 odjąć y odjąć z. No i podstawimy teraz w miejsce y minus 5, w miejsce z także minus 5, czyli nasz x to będzie 10 odjąć minus 5, czyli minus i minus dadzą nam plus, czyli mamy plus 5, odjąć minus 5, czyli minus i minus dadzą nam plus, czyli x jest równy 20. No i mamy nasze rozwiązanie. Wyznaczyliśmy x, y oraz z. Spójrzmy teraz na podpunkt B. No i tutaj najwygodniej będzie wyznaczyć sobie z. Zobaczcie na przykład z tego pierwszego równania. Ponieważ stąd z będzie równe 7 odjąć 3x i odjąć 2y. No i teraz to sobie podstawimy w miejsce z do tego i do tego równania. Czyli mamy tak, x plus 2y, dodać 3 razy z, czyli trójkę przepiszę, a w miejsce z zapiszemy sobie to nasze wyrażenie. No i wiemy, że musi to być równe jedynce. Tutaj podobnie mamy 5x odjąć 3y, uwaga, tu mamy odjąć z, a ten minus nam zmieni znaki, czyli za minusem otwórzmy nawias i przepiszmy sobie 7 odjąć 3x odjąć 2y, no i ma być to równe 8. Spójrzmy co dalej, no musimy tak, ten nawias pomnożyć przez trójkę, tutaj opuścić nawias i zmienić znaki, bo mamy minus, a więc tak, x, tak, plus 2y, plus 21 odjąć 9x odjąć 6y równa się 1, bo cały ten nawias pomnożyłam przez 3. Tutaj mamy 5x odjąć 3y odjąć 7,
dodać 3x, dodać 2y równa się 8. Tutaj zmieniłam znaki tych wyrazów w nawiasie, tak, ponieważ przed nawiasem znajdował się minus. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tu mamy jedynkę przy x, czyli 1 odjąć 9 to minus 8x, y, 2y odjąć 6y to 2 odjąć 6 to minus 4y, no i tutaj mamy 1 odjąć 21, czyli minus 20. To samo tutaj, 5x plus 3x to będzie 8x, minus 3y plus 2y to minus 1, czyli minus y, a tu mamy 8 plus 7, czyli 15. Ten układ równań rozwiążę metodą przeciwnych współczynników, ponieważ przy x-ach, jak widzicie, mamy liczby przeciwne, czyli wystarczy dodać te równania stronami. Tutaj mamy 0, minus 4 odjąć 1 to minus 5y, no i minus 20 plus 15 to minus 5. Obie strony dzielimy przez minus 5, czyli y jest równy 1. Gdy mamy y, wybieramy sobie dowolne równanie i podstawimy w miejsce y jedynkę. Czyli na przykład może to równanie sobie wybierzmy. Mamy zatem 8x minus 1 razy 1, tak, bo nasz y jest równy 1, czyli minus 1 razy 1 to minus 1, równa się 15. Minus 1 przeniosę na stronę prawą, czyli 8x to będzie 16, no i obie strony dzielę przez 8, czyli x jest równy 2. Mamy wyznaczonego x-a. No to jeszcze nam brakuje z. Wracamy do góry. No i z to było 7. Odjąć 3x, odjąć 2y, to sobie przepiszmy. 7 odjąć 3x, odjąć 2y, no i w miejsce x podstawimy 2, w miejsce y podstawimy 1. Czyli mamy tak, 7 odjąć 6 i odjąć 2, czyli z to będzie 1 odjąć 2, czyli minus 1. No i mamy już rozwiązany układ równań. Spójrzmy teraz na podpunkt C. Tutaj wyznaczymy sobie może x z tego pierwszego równania, czyli x to będzie 2, odjąć y i dodać z. I teraz w miejsce x będziemy to wyrażenie sobie podstawiali. Czyli tutaj mamy x, czyli zapiszmy 2 odjąć y plus z, następnie odjąć y, odjąć 3z równa się minus 6. Tutaj także pod x podstawimy to wyrażenie, ale uważajcie, tu mamy trójkę, czyli musimy otworzyć nawias. Teraz zapiszemy x, czyli 2 odjąć y plus z, dodać 4y, dodać 2z równa się 1. No i rozwiązujemy taki układ. Czyli tak, musimy zredukować wyrazy podobne. Minus y odjąć y to minus 2y. Następnie z. Tu mamy z odjąć 3z. Oczywiście mamy jedynkę. Czyli 1 odjąć 3 to minus 2z. A tutaj minus 6 odjąć 2, czyli minus 8. Tutaj najpierw wykonamy sobie mnożenie przez 3. Czyli 3 razy 2 to będzie 6. Odjąć 3y, dodać 3z. Dodać 4y, dodać 2z równa się 1. Przepiszmy nadal to pierwsze równanie, ewentualnie no możemy je sobie podzielić powiedzmy przez minus 2. Czyli wówczas tutaj mamy y, dodać z równa się 4. Tutaj redukujemy wyrazy podobne, czyli mamy tak, minus 3 plus 4, czyli będzie 1, czyli y. Teraz z, tu mamy 3 plus 2, czyli 5z. No i równa się 1 odjąć 6, czyli minus 5. Pomnożę sobie pierwsze równanie przez minus 1, to wtedy będą miała liczby przeciwne przy y. Mamy minus y odjąć z równa się minus 4, no a drugie równanie możemy przepisać i mamy minus 5. Dodajemy, czyli minus y plus y to 0, minus 1 plus 5 to będzie 4z, minus 4 odjąć 5 to minus 9, no i obie strony dzielimy przez 4, czyli z to będzie minus 9 czwartych.
Mamy wyznaczone z, no to możemy wyliczyć sobie teraz na przykład y, a więc wybierzmy to pierwsze równanie, czyli mamy tak y dodać z, czyli plus minus 9 czwartych, czyli odjąć 9 czwartych równa się 4, a więc y to będzie 4 dodać 9 czwartych. Czwórka to oczywiście 4 pierwsze, czyli zamienimy sobie tą czwórkę na mianownik, na ułamek o mianowniku 4. Mamy zatem 16 czwartych, no bo 16 podzielić przez 4 to będzie 4, dodać 9 czwartych, czyli nasz y to będzie 25 czwartych. No i to sobie zapiszmy. Y to 25 czwartych, mamy z, mamy y, to jeszcze nam brakuje x-a. X to będzie 2, odjąć y, dodać z, czyli sobie zapiszmy, że x to 2, odjąć y, dodać z. No i podstawmy, co wiemy. Czyli mamy tak, 2, odjąć y, czyli odjąć 25 czwartych, dodać z, czyli dodać minus 9 czwartych, plus i minus dadzą nam minus, czyli odjąć 9 czwartych. No i teraz dwójkę zamienimy sobie na ułamek o mianowniku 4, czyli mamy 8 czwartych, no bo 8 podzielić przez 4 to 2, odjąć 25 czwartych, odjąć 9 czwartych, czyli mamy tak, 8, już ten sam mianownik, czyli możemy wykonać działania, 8 odjąć 25 to będzie minus 17, minus 17 odjąć 9 to minus 26 czwartych, no i możemy to sobie skrócić przez 2, czyli tu mamy 13 oraz 2, czyli minus 13 drugich. No i to będzie nasz x, wpiszmy, a więc mamy już nasze rozwiązanie. No i spójrzmy na ostatni przykład w tym zadaniu. Tutaj także zaczniemy od tego, że z pierwszego równania wyznaczymy sobie tym razem z, bo tak chyba będzie najprościej, czyli z to będzie 5, odjąć 2x, odjąć 4y, no i wiemy już, co możemy podstawić. Czyli podstawiamy pod z, czyli 4x plus 2y przepiszemy. Tutaj mamy minus, czyli minus nam zmieni znaki, czyli mamy nawias. Przepiszmy z, odjąć 4y i to ma być równe 7. Natomiast tutaj mamy 3x plus y plus z, ale plusik nam znaków nie zmienia, czyli możemy sobie przepisać po prostu to z tak, jak mamy wyznaczone tutaj, natomiast będzie to równe 1. No i musimy oba równania sobie uporządkować, czyli tutaj zmienimy znaki, tak jak mówiłam. Mamy 4x plus 2y, odjąć 5, dodać 2x, dodać 4y równa się 7. A tutaj tak, 3x odjąć 2x to będzie 1, czyli po prostu x. Tu mamy samego y, czyli 1, odjąć 4 to minus 3y równa się 1 odjąć 5, czyli minus 4. Uporządkujmy też równanie pierwsze. 4x plus 2x to będzie 6x, 2y plus 4y to 6y. Równa się 7, dodać 5, czyli 12. No a tutaj x odjąć 3y równa się minus 4. Drugie równanie pomnożę sobie przez 2, no bo wówczas przy y będą liczby przeciwne. Mamy zatem 6x plus 6y równa się 12. A tutaj 2x odjąć 6y równa się minus 8. Pamiętajcie, że całe równanie mnożymy przez 2. Mamy przy y liczby przeciwne, czyli dodajemy równania stronami. Czyli mamy tak, 6 plus 2 to 8x, 0 równa się 12, odjąć 8 to będzie 4. No i żeby wyznaczyć x-a, dzielimy sobie przez 8, 4 ósme to będzie 1 druga. No i mamy x-a. No to teraz przydałby nam się y. Wybierzemy sobie dowolne równanie, na przykład to. W miejsce x podstawimy 1 drugą. Mamy zatem 6, czyli 6 pierwszych, razy x, czyli razy 1 druga, dodać 6y równa się 12. Tutaj, jak widzicie, możemy to sobie skrócić przez 2, czyli mamy 3 plus 6y równa się 12,
Trójkę przeniesiemy na stronę prawą, czyli 12 odjąć 3 to 9. No i jeszcze obie strony dzielimy przez 6. Zatem y to 9 szóstych, skracamy przez 3 i otrzymamy 3 drugie, mamy y. Mamy x, y to jeszcze z, wracamy do góry. Z to będzie 5 odjąć 2x odjąć 4y, czyli sobie zapiszmy. Mamy 5 odjąć 2x odjąć 4y, tak jeszcze sobie spojrzę. Odjąć 2x, dobra, wszystko nam się zgadza. No i teraz w miejsce x podstawimy 1 drugą, a w miejsce y 3 drugie. Mamy zatem 5 odjąć 2 pierwsze razy 1 druga, odjąć 4 pierwsze razy 3 drugie. Piątkę przepiszmy. Tutaj wynik będzie na pewno ujemny. Skracamy sobie przez 2, czyli mamy 1. No i jeszcze wynik ujemny także, bo liczba ujemna razy dodatnia właśnie to nam wynik ujemny. Skracamy sobie przez 2, czyli mamy tutaj szóstkę. Zatem z to będzie 4 odjąć 6, czyli minus 2. No i tutaj sobie także wpiszmy, ile z jest równe. Zatem to będzie nasze rozwiązanie.